Cześć, witam serdecznie. W tym odcinku postaram się zrealizować troszkę większy projekt. Myślę, że cała realizacja zajmie ponad godzinę. Jak dokładnie, ile czasu to zajmie, okaże się po fakcie. A tymczasem sprawdźmy, co jest na tapecie. Chciałem stworzyć właśnie taką bardzo prostą stronę. Tutaj jest logo, które jest przyczepione. Z tłem w formie wideo. H1. Opis, przycisk, proste menu, które po najechaniu, jak widzisz, delikatnie zmienia kolorystykę. Tutaj mamy sekcję ze zdjęciami, właściwie dwie sekcje. Kolejna sekcja, następna sekcja, tu są te sekcje jakby powielone. Element newsletter, w każdym razie forma newslettera. Ikony do linków socjalnych. Tu oczywiście mamy formę newslettera. Nasza strona nie jest połączona z PHP. I tutaj mamy taki delikatny footer. Co ważne, przygotowując ten projekt dla Was, staram się, żeby tak zrobić, aby ta strona była responsywna. To znaczy dobrze wyglądała, czy w miarę poprawnie wyglądała na urządzeniach o różnej szerokości. Stworzyłem jeden punkt przejścia. Jak widzisz, tutaj na przykład ukrywamy te zdjęcia węższe. One znikają, nie przeskakują. Zmienia się także wielkość naszego nagłówka. Tak wyglądają te sekcje na urządzeniach mniejszych. Nawet schodząc od telefonów, myślę nadal, że to wygląda w miarę estetycznie. I newsletter. Ikon socjalnych, wielkości ikon socjalnych nie zmieniałem z tego powodu, że myślę, że na tym układzie i na układzie mniejszym wyglądają one dobrze. Ok. Jeśli chodzi o całą strukturę tej strony, to koncepcję zapożyczyłem na strefie kursów. Były takie szkolenia dotyczące HTML-a i CSS-a w wersji podstawowej. Tam był realizowany w przeciągu tych dwóch szkoleń projekt o bardzo podobnym układzie. Mieliśmy baner, sekcje ze zdjęciami, sekcje z opisami, newsletter, ikony socjalne oraz footer. I to zapożyczyłem, aczkolwiek no, nie było wklejania takiego tła wideo, nie było przyczepionego logo, więc myślę, że troszeczkę ten projekt zmieniłem, troszeczkę rozbudowałem. I to by było na tyle. Oczywiście nagrywam jakby live. Cały ponadgodzinny podcast będę nagrywał, więc bardzo Was przepraszam za wszelkie przejęzyczenia, przerywniki. Wiadomo, zmęczenie może zrobić swoje, a w tym momencie serdecznie zapraszam do projektu, do kodowania. Może jeszcze na samym początku opowiem o plikach, jakie będę wykorzystywał w projekcie. Prawdopodobnie nie użyję tego tła, natomiast pojawią się te zdjęcia. Jak już widziałeś, pojawi się to logo. Logo jest transparentne. Pojawią się także te zdjęcia w naszych sekcjach. Jeśli chodzi o profesjonalne logo, zazwyczaj firmy, które profesjonalnie zajmują się sprzedażą, umożliwiają pobranie jednej, dwóch, trzech, pięciu partii takich logo do przetestowania zupełnie za darmo. I ja także z takiej opcji skorzystałem. Natomiast jeśli chodzi o wideo, testowałem różne opcje. Ostatecznie wybrałem ten rodzaj wideo, wideo numer 4. Jest to wideo pobrane z YouTube'a dla celów naszych tutaj testowych. Oczywiście tworząc stronę dla klienta musisz pamiętać o prawach autorskich. Jest to bardzo, bardzo ważne. Stwórzmy sobie plik index.html. Stwórzmy sobie folder ze stylami. W folderze ze stylami dodajmy nowy plik, będą to style CC, w którym będziemy przechowywać większość styli naszej strony. Oczywiście w pliku index.html tworzymy strukturę. W związku z tym, że używam wtyczki meta, wystarczy, że klikam wykrzyknik i tab. W przypadku, gdy będziesz używał Visual Studio Code, wtyczkę emmetowską, która przyspiesza pisanie kodu, masz dodaną automatycznie. W przypadku Brackets'a musisz ją doinstalować.
Nie wiem, jak jest w przypadku Notepad++ czy Sublime Text. OK, podlinkujmy sobie style, aby już tego mieć to załatwione, o tym nie zapomnieć. I mamy te elementy wykonane. Tutaj tytuł strony to tytuł hipotetycznej firmy, dla której wykonujemy właśnie ten projekt, czyli Lion Coders. Zapisuję zmiany. I na ten moment byłoby tyle. Nasza strona na razie będzie pusta, nie będzie nic przedstawiała. Więc jeżeli otworzymy sobie ją w Live Serverze, to jak widzisz, nasz projekt Lion Coders, już tutaj ten tytuł jest dodany, jest daleki od oryginału, do którego dążymy, ale wszystko przed nami. Więc pierwsza rzecz, stworzymy sobie header. I generalnie strukturę strony możemy podzielić na nagłówek, czyli header, taką treść główną strony, czyli main, i stopkę strony, czyli footer. OK, także tutaj możemy sobie te elementy podzielić. Jeśli chodzi o tego typu znaczniki, to one same w sobie nie wyświetlą nam nic na stronie. Nic się na tej stronie nie pojawi. Dopiero jeżeli dodamy pewne elementy do tych znaczników, wówczas treści powinny się pokazać. OK. Czyli tutaj mamy nagłówek. I w tym nagłówku chciałbym dodać wideo. Usunę sobie tutaj ten znacznik, czy ten element SRC, ponieważ do źródeł się odwołałem pomiędzy tymi tagami, czyli source. I SRC dodamy sobie z folderu wideo. Wideo numer 4. OK. Myślę, że tak to będzie wyglądało. OK. Oczywiście, jeżeli chcę, sprawdźmy na razie, czy nasze wideo będzie się wyświetlać. Tak, no, pojawiło się to wideo. Na razie nic tu się nie wyświetla. I aby wyświetlanie nastąpiło automatycznie, to musimy ustalić tutaj wartość autoplay i muted. W tym momencie, gdy zapiszę zmiany, powinno już nastąpić wyświetlanie wideo automatyczne. Czy jeszcze cokolwiek chciałbym tutaj dodać? No na pewno chciałbym, żeby wideo było zapętlone, loop, czyli odbywało się w nieskończoność. I dodam sobie do tego wideo ID, po którym będę się odwoływał. Video style. Pozwól, że tak nazwę właśnie to ID. Dzięki temu ID będę miał możliwość ostylować w ten sposób to wideo, aby zajmowało nam 100% wielkości tej przeglądarki i żeby było responsywne. OK, myślę, że to było na tyle, jeśli chodzi o wideo. Przejdźmy niżej. Znowu w nagłówku stworzymy sobie diva z klasą logo bar. Zapiszę zmianę. Oczywiście tutaj chodzi o diva, który będzie zawierał odnośnik. Zahaszujemy, gdyż nie będziemy tworzyć w tym filmie innych stron. Odnośnik, który zawierać będzie element img. img, oczywiście musimy sobie stworzyć ścieżkę do tego elementu i w tym elemencie będzie znajdował się plik logo.png. Tutaj masz atrybut alt. Ja kilkakrotnie tłumaczyłem. Teraz też jeden raz wytłumaczę. Potem pamiętaj, żeby samodzielnie to uzupełniać. Atrybut alt wyświetli się w każdej sytuacji, gdy na przykład podamy złą ścieżkę do dostępu i przeglądarka nie będzie mogła pobrać żadnych mediów z bazy danych. Także pojawi się właśnie ten atrybut alt. Druga rzecz, pomaga w pozycjonowaniu. Trzecia rzecz, czytniki dla osób słabowidzących i niewidzących odczytują atrybut alt, dzięki czemu osoba, która odczytuje poprzez taki czytnik treść strony, może także dostać informację, co znajduje się na obrazku, żeby mieć lepsze wyobrażenie, co dana strona przedstawia. Ja tu napiszę, że logo albo zdjęcie zawiera logo strony Lion
albo lwa. OK. Czyli mam dodane logo. Ctrl-S zapisuje zmiany. I w tym momencie tutaj pojawia się nasze logo. Ono jest w pełni transparentne. To znaczy, jeżeli tutaj zmienię tło, nie pojawi się taki charakterystyczny dla obrazów JPG z białym tłem prostokąt. Oczywiście ten element w najbliższej przyszłości będziemy musieli ostylować, na pewno zmniejszyć. OK, mamy element wideo, mamy logo. Stwórzmy sobie z diva z klasą top. On także będzie znajdował się w naszym nagłówku, więc top. I teraz, co byśmy chcieli umieścić w takim divie? No na pewno element H1, czyli nazwę naszej firmy, główny tytuł Lion Coders. To jest jedna rzecz. Druga, jakiś opis P. Programistycznie szybcy, jakikolwiek. Skuteczni, a jeżeli lwy, to może drapieżni. OK, tu mamy dwa elementy. Moglibyśmy dodać element button, ale dodamy sobie odnośnik. On nie będzie nigdzie odsyłał, bo jak już powiedziałem, nie będziemy tworzyć innych stron, więc go sobie zahaszujemy. I może taki opis. Sprawdź nas. Zapisuję zmiany. I myślę, że to było na tyle, jeśli chodzi o tego diva z klasą top. I OK. Tutaj mamy Lion Coders. Może uda mi się przenieść to nagrywanie. O, może w ten sposób troszeczkę niżej. Jak widzisz, tutaj już jest ten element P. A tutaj na samym dole jest element A, Anchor, który pozwoli nam się przenieść, czy teoretycznie mógłby pozwolić nam się przenieść do innej strony. Czyli po prostu odnośnik. OK. Więc mamy już diva z klasą top. Więc stwórzmy nawigację. Nawigacja. Nawigacja to znacznik nav. Nie będziemy dodawali żadnej klasy do tej nawigacji. Z tego powodu, że to jest jedna animacja na naszej stronie. W przyszłości może jeszcze dodamy pewną animację. Mam taki pomysł. Ale przy animowaniu właśnie CSS-ów. To znaczy nawigacji. UL. I teraz dodamy element LI. Chciałem, żeby tych elementów było 5, więc razy 5. I w każdym znajdował się element A. I w ten sposób automatycznie stworzyliśmy, klikając tab, 5 odnośników. Oczywiście jest to możliwe, gdy masz tą wtyczkę zainstalowaną Emmet. Nie pozostaje nic innego, jak opisać te odnośniki. Pierwszy to start, drugi o nas, trzeci może my, może projekty, start o nas, blog, projekty, kontakt. Zapisuję zmiany. Przejdę do naszej strony i jak widzisz, tutaj pojawiły się właśnie te odnośniki, które w liście nieuporządkowanej, które by nas tworzyły jakby nasze menu nawigacyjne. OK, i to by było tyle, jeśli chodzi o tą całą sekcję header. Mamy stworzoną strukturę w HTML-u. Przejdźmy sobie do main. Stworzymy sobie sekcję z klasą welcome. Section welcome. OK. I w tej klasie będzie znajdował się element H1. Też mu damy klasę section header. I we wnętrzu tego headera witaj na naszej stronie. Może taka informacja dla klienta. I poniżej dodamy sobie elementy IMG. Oczywiście w związku z tym, że IMG, to musimy podać źródło, source. Ja mam swoje zdjęcia w folderze IMG.
I tutaj chciałem dodać fotografię numer 3. Już nie będę dostarczał tutaj opisów alternatywnych. Pamiętaj, żeby je dopisywać. Ja tymczasem dodam kolejny IMG, także w folderze IMG i zdjęcie numer 1. To by było tyle, jeśli chodzi o tą sekcję. Stworzymy sobie następną sekcję. Section z klasą Section Welcome to. I w tej sekcji dodamy sobie także obrazy, także dwa. Tylko oczywiście musimy pamiętać, żeby tutaj zmienić ścieżkę dostępu. Ja mam te obrazy ponumerowane, więc nie powinno być problemu. Otwórzmy to sobie w Live Serverze. OK. Dodaliśmy te obrazy. Jak widzisz, one są równo pokładane. Z tego względu, że ja w momencie już wyboru ich przyciąłem je do takich rozmiarów, które ułożą nam się, właśnie, że które będą takie same pod względem wysokości. Oczywiście można w bardzo różny sposób pracować z obrazem, zwiększać go, zmniejszać, przekreślać wobec osi X, wobec osi Y, wykorzystując tyle CSS, ale często zmniejszając obraz, a drugi obok niego zwiększając, tracimy na jakości. Więc wolę tych problemów uniknąć i wcześniej sobie przygotowałem odpowiednie obrazy. OK, mamy tutaj tą sekcję z obrazami. Czas na kolejną sekcję. Może nazwijmy ją Section Best. I w tej sekcji chciałbym umieścić IMG, także z folderu IMG, i to będzie właśnie nasze logo. To logo potem sobie zmniejszymy. To jest jeden element, który chciałbym umieścić w naszej sekcji. Kolejny element to element H2. Może z takim opisem. I kolejny element to będzie element P. I tutaj stworzymy sobie lorem może o długości 30. Zapisuję zmianę. OK. Pozwól, że skopiuję sobie tą sekcję. Dodam tu klasę 2. Logo to same. Jeśli chodzi o nasze sekcje, tak zastanawiam się, czy w środku nie zamknąć je jeszcze w divie. A zamknijmy w divie z klasą section best img. Oczywiście sobie ten element skopiujemy, tutaj go usuniemy i dodamy sobie w tym miejscu. To jest Rust. I teraz dodamy sobie kolejnego diva z klasą section best img2. OK. Skopiujemy sobie ten element i wkleimy w tym miejscu. Myślę, że taki układ będzie odpowiedni. Przejdźmy może do naszej strony, zobaczmy efekt naszych prac. OK, mamy tutaj jeden opis, tutaj drugi opis.
Teraz widzę, co należałoby zmienić. Tutaj mam czysty kod dla Twojego biznesu. Może zmienimy sobie opis. Na przykład na taki. W ten sposób. OK. Mamy tutaj stworzone takie sekcje. Kolejnym elementem, nad którym musimy popracować, będzie newsletter. Więc stwórzmy sobie kolejną sekcję. Dodajmy klasę section newsletter. I tutaj znajdzie się element H2. Z takim odpisem sprawdź nasz newsletter. Stworzymy sobie formę. Forma ma oczywiście akcję. Formy mają także metody. Ale my się nie będziemy tym zajmować. Tylko stworzymy sobie taki pozór. Czy właściwie tylko front. Bo frontem się zajmujemy newslettera, czyli elementu, dzięki któremu możliwy będzie kontakt z klientem. Input, typ e-mail. I w środku tego elementu będzie placeholder twój, albo podaj swój e-mail. I oprócz elementu input dodamy button, czyli dodamy przycisk type submit z takim napisem zapisz się. OK, używam darmowego programu do nagrywania, dlatego w każdym momencie, gdy zapisuję literę E, on to uważa jako skrót klawiaturowy do ukrycia właśnie tego elementu nagrywającego. Ale nie o to chodzi, to nie jest najważniejsze w tym momencie. Literówki możemy poprawić kiedy indziej. Tu mamy nasz newsletter, więc pozostało dodać dodać diva z linkami socjalnymi. Jeśli chodzi o taki div, to on będzie zawierał trzy elementy. Sobie te elementy zahaszujemy. I teraz pokażę Ci, w jaki sposób, używając icon font onsome, możemy dodać ikony do naszej strony. Przejdźmy tutaj do font onsome. Start using free. Mamy kod. Wystarczy, że klikniemy w tym miejscu. Przejdziemy na samą górę strony. I tutaj wkleimy sobie ten nasz link. To jest pierwszy krok. Natomiast drugi krok polega na tym, że wpisujemy na przykład Facebook. Wyszukujemy ikonę, którą jesteśmy zainteresowani, na przykład taką ikonę. Wystarczy, że klikniemy tutaj na ten link. Automatycznie następuje skopiowanie elementu i wkleimy go sobie w tym miejscu pomiędzy znacznikami A. Zapisuję zmianę. Może właśnie o, widzisz, jak wyszukiwałem. Skorzystamy sobie z Google+.
czyli przeklikamy sobie, skopiowałem, a może tutaj sobie umieszczę ten kod Google Plus i jeszcze jeden element, na przykład Instagram, wyszukuję, zaznaczam, kopiuję link, tutaj już mogę sobie ten element zamknąć i wklejam. Zapisuję zmiany i teraz tu na samym dole, jak widzisz, a jeśli nie widzisz, to uwierz, ale lepiej, żebyś widział, a nie wierzył, znajdują się nasze ikony do linków socjalnych. Ok, myślę, że to by było na tyle. Został jeszcze footer, a teraz zastanawiam się, czy gdy mamy tu newsletter, także stworzymy sobie diva z klasą section newsletter wrapper. Te divy później pomogą nam opanować, bardziej panować nad strukturą naszej strony, więc nie zaszkodzi, aby się pojawiły. Tutaj element zamykający pod form i przechodzimy już do stopki naszej strony, czyli do footera. No nic, nie pozostaje innego jak napisać lion coders małpa. Się zastanawiam, czy tutaj powinien być przecinek. Chyba nie, małpa copy. O, na przykład w ten sposób. Zapisałem zmiany, przechodzimy do naszej strony. Tu na dole znajduje się właśnie ten element footer. Ok. W niecałe pół godziny stworzyliśmy strukturę naszej strony w HTML-u. Mamy obraz, tło naszego nagłówka pod postacią wideo. Mamy element, który będzie który będzie spełniał funkcję logo przyklejonego w prawym górnym rogu. Nagłówek pierwszego poziomu, element P, przycisk, a właściwie taki przełącznik A, lista nieuporządkowana, nienumerowana, która będzie pełniła funkcję nawigacji, sekcja ze zdjęciami, kolejna sekcja z samymi zdjęciami, logo będzie znajdowało się na środku, opisy, newsletter, linki socjalne i na samym dole stopka. Ok, pozwoliłem zmienić sobie układ naszej strony, żeby mieć chociaż pewien podgląd na to, co się dzieje na naszej stronie. Oczywiście zważ, że teraz przeglądarka jest zwężona i układ elementów jest troszkę inny. Tutaj zdjęcia poprzeskakiwały, ponieważ pod siebie, ponieważ nie miały miejsca. To jest ich normalne zachowanie. Ok. Mamy stworzoną strukturę w HTML-u. Przejdźmy więc do styli CSS i rozpocznijmy pracę od styli globalnych. Pierwsza rzecz to wyzerowanie marginesów. Jak widzisz, z boku już zaszły pewne zmiany. Wyzerowanie wewnętrznych padników i box sizing. Ustalimy sobie na border box, żeby nasza strona nie miała problemu z przeliczaniem szerokości i wielkości, dodawaniem elementów szerokości, wielkości i padników. Kolejny element, dodamy sobie element body. Tutaj dodamy sobie background kolor i użyjemy może koloru 3-4, 3-2, 3-3. Zapiszę zmiany i faktycznie w momencie, gdy przewijam stronę, ten kolor szary już się pojawił. Kolejny element, który chciałbym dodać, to dodanie koloru czcionek. I jako kolor czcionek dodam element 8. D8, 2, 7, 3. Taki kolor szarości, więc teraz, gdy przewiniemy
te czcionki są wyszarzone. Oczywiście inaczej zachowują się odnośniki, one są podkreślone, ale to też za chwilę zmienimy. Teraz chciałbym dodać czcionkę z Google Fonts, więc rozszerzę sobie ten element. Przejdziemy do Fonts Google. Mam już wybraną czcionkę pod ten projekt. Myślę, że pierwsze litery pomogą. Właśnie to jest ta czcionka. Klikam dodaj. Rodzina czcionek została wybrana. Przechodzę do optymalizacji tych czcionek, czy personalizacji. Wybieram Latin Extended, czyli rozszerzona wersja z naszymi polskimi znakami. I może dodam tą czcionkę jako kod CSS, więc użyję tutaj import. Kopiuję. Wklejam. Zapisuję zmiany. I aby dodać czcionkę, muszę użyć sobie tutaj tego kodu. Więc skopiuję i w tym momencie mogę już zamknąć Google Fonts i wkleić sobie naszą czcionkę tutaj w tym miejscu. Jak widzisz, czcionka w naszym programie zmieniła się. Zmienił się także jej kolor, więc wszystko funkcjonuje jak najbardziej poprawnie, a my może przyspieszymy troszeczkę. Font size dodamy sobie 28 pikseli, także czcionka jest większa. I cały element body chciałbym, żeby zajmował szerokości 100%. Ok, usuniemy sobie teraz te brzydkie podkreślenia. Może nie brzydkie, ale niepotrzebne. Czyli tag decoration ustawimy sobie na non. I w tym momencie, jak widzisz, podkreślenia zniknęły. Jeśli chodzi o sekcję, to chciałbym, aby ona była wypośrodkowana, czyli Text Align Center. Wszystkie elementy teraz naszej sekcji, a sekcję mamy nie w nagłówku, ale właśnie w main, zostały wypośrodkowane. Oczywiście odnosi się to do sekcji, nie do nagłówka i nie do headera, gdyż tam takich sekcji nie mamy. Czy elementy footer, czyli stopki, wypośrodkować? Możemy sobie teraz wypośrodkować w ten sam sposób Text Align Center. Więc gdy przewiniemy ekran na sam dół, tam gdzie znajduje się czcionka, tutaj już mamy element footera wypośrodkowany. Oczywiście jeśli chodzi o IMG, też tam jakieś style globalne. Może max width ustalimy sobie na 100%. OK. I jeśli chodzi o divy, ustalimy sobie, żeby width takiego diva wynosił zawsze 100% powierzchni i wysokość także 100% dostępnego miejsca. Zapisuję zmiany. OK. To tyle, jeśli chodzi o style globalne. Teraz postaram się uporządkować sobie pracę z tym naszym nagłówkiem, z tym naszym tłem wideo. Chciałbym, żeby zajmowało pełną rozdzielczość strony. Oczywiście, jak człowiek się cieszy, to się diabeł cieszy i robi takie proste błędy. OK, żeby się odwołać do naszego wideo, jak pamiętasz, a jeżeli nie, to zaraz ci pokażę, stworzyliśmy sobie tutaj właśnie taki ID. Więc poprzez to ID będziemy się odwoływać. Przechodzimy do styli. Zrobimy sobie hatcha, video style. I teraz tak, chciałbym, żeby zajmowało min width minimalnie 100%. I min high także 100%. I myślę, że w tym momencie to nasze wideo tak zajmuje, czyli tło wideo zajmuje 100% powierzchni przeglądarki właśnie w takim układzie, w jakim byśmy sobie tego życzyli. Wypozycjonujmy je jeszcze. Będzie wypozycjonowane relatywnie dla bezpieczeństwa
Przypniemy je bottom 0, czyli dół 0 i od prawej strony także 0. OK, teraz sobie dodamy element z logo. My stworzyliśmy w index.html klasę logobar. No zaraz wszystko się okaże dobrze, czy poprawnie wypisuję tą klasę logobar. Position. Tego chcę, żeby to był element przypięty. Nam płynął razem z przewijaniem, scrollowaniem. Więc position fixed i top 10 pikseli. OK, już nam się ten element pojawił i od lewej strony 85%. Czyli ten element gdzieś tam uciekł. I width 100% w zakresie tego logobar. OK. Oczywiście chciałbym, żeby ten obrazek był mniejszy, więc logobar. Odwołamy się właśnie do niego, do img i width. Ustalimy mu szerokość na 70 pikseli, co prawdopodobnie zmniejszy go znacząco. I OK, uzyskaliśmy to, co chciałem uzyskać. Także mamy tutaj ten element logobar, który nam się fajnie trzyma stronę podczas przewijania. Tak bym to odkreślił. OK, popracujemy sobie teraz nad elementami w topie, czyli elementem H1. Wypozycjonujemy sobie go absolutnie. Position. Dlaczego mam problem? Nie wiem. Być może dlatego, że użyłem nawiasów podatowych zarezerwowanych dla tablic. Position. Absolute. OK. Od lewej strony 50%. Od góry 60%. Jak widzisz, ten element nam się już pojawił. Transform. Translate. Aby go wypośrodkować, minus 50. Minus 50%. I w ten sposób ten element znajduje się praktycznie na środku. Chciałem, żeby on był troszeczkę niżej. Ale ustalmy sobie na przykład od top 50. No, teraz jest dokładnie w środku ten element, więc to jest taki sposób na wypośrodkowanie elementów w elemencie. Font size ustalimy sobie na 30 pikseli. Chyba to będzie za mało. Zdecydowanie to będzie za mało. Dajmy 4 razy więcej. O, teraz jest elegancko. 120 pikseli. I może kolor. Ja wybrałem kolor green yellow. Taki kolor jako przewodni naszej strony. I to byłoby na tyle, jeśli chodzi o element top 1. Pozwól, że sobie skopiuję tą klasę. I teraz odwołamy się poprzez dziedziczenie do elementu P. Zapiszę zmiany. No, musimy troszeczkę popracować tutaj ten elementem P. Może od góry 60%. Na pewno font size mniejszy. Tutaj dajmy 30%. I może jeszcze damy margines. Margines górny. Czyli margin top minus 20 pikseli. Dajmy może troszeczkę większe, ten margines minus 40. A 20. OK, sprawdźmy, jak to będzie się prezentowało na dużym ekranie. Na dużym ekranie, na dużej rozdzielczości jest to do zaakceptowania. OK, to odwołajmy się jeszcze do elementu A. Czyli podobnie wkleję sobie, tylko z tym, w tym przypadku będę chciał się odwołać do elementu A.
jeśli chodzi o element A. Od góry dajmy może 75%. Font size no 40. Text align center. Dajmy obramowanie border 1 piksel solid green yellow. OK. Może dajmy jeszcze paddingi. Dziesięć pikseli na 15 pikseli. OK. Jeśli chodzi o układ zwężonym oknie, to wygląda to tak sobie. Natomiast jeśli chodzi o duży ekran, a na razie nad tym pracujemy, jest to do zaakceptowania. Wygląda to myślę dobrze. A więc mamy już pracę skończoną nad tym głównym, skończone prace nad tym głównym banerem. Przynajmniej w sekcji dla dużych urządzeń. Przejdźmy sobie do nawigacji. Box Shadow. 1 piksel, 1 piksel. Ustalimy sobie takie tło, czy taką delikatną linię stworzymy używając Box Shadow. Jak widzisz, ta linia o, właśnie tutaj powstała, przewinę do naszej nawigacji. Tutaj będziemy też mieli pewien problem z responsywnością, ale myślę, że sobie z nim poradzimy. Dobra, po kolei. NavUL. W związku, że nie chcę, aby się pojawiały punktory, Leaf Style Type ustalę sobie na None. Zapiszę zmiany. I niech zajmuje 100% dostępnej powierzchni ten element UL. Teraz element LI. Position relative i text align center. OK, udało nam się te elementy wypośrodkować. Więc odwołajmy się jeszcze do elementu A. Na pewno będę chciał zmienić kolor. Yellow green. OK. Przynajmniej taki układ chciałbym utrzymać na urządzeniach o małych rozdzielczości, na urządzeniach o rozdzielczości dużej. Te elementy poukładamy obok siebie, ale to pracujemy nad responsywnością naszej strony. Teraz to, co chciałbym jeszcze zmienić, to może dodamy element hover. Czyli po najechaniu, a zmieńmy sobie na początku na biały. I chciałbym, żeby ta zmiana nie odbywała się automatycznie, tylko na przykład w czasie 2 sekund. I teraz po najechaniu, jak widzisz, wszystkie odnośniki pracują poprawnie. Mamy taki efekt. Transition. OK. Popracujmy sobie nad tą sekcją powitalną. Section Welcome. Wypozycjonujmy sobie ją relatywnie. Od góry 50 pikseli. Te elementy nam się powinny troszeczkę
odsunąć, ale oczywiście chodzi nam o top 50 pikseli. Czasami skróty nie zadziałają tak, jakbyśmy chcieli. Margin dodamy od dołu 53 piksele. OK, teraz sobie popracujemy nad tym elementem H1. Oczywiście dostaniemy się tam poprzez klasę Section Welcome. Element H1. Margin Bottom od dołu 60 pikseli. Także odsuniemy troszeczkę od naszego zdjęcia, a właściwie zdjęcie odsuniemy od tego naszego elementu H1. Font size 60 pikseli. Kolor oczywiście green yellow, a jakżeby inny. I może font weight, może uda nam się troszkę wyszczuplić ten element. Tak, udało nam się wyszczuplić ten element. To by było na tyle, jeśli chodzi o tą sekcję. Zobaczmy, jak ona się prezentuje w tym momencie. No ok, myślę, że jest w porządku. Myślę, że jest w porządku. Kolejna sekcja to jest section Welcome To, więc przejdziemy sobie do stylu CSS i odsunujmy ją sobie. Wypozycjonujmy sobie relatywnie. Dodajmy marginesy 20 pikseli góra-dół. Auto. OK, zobaczmy, jak teraz prezentuje się nasza strona. Faktycznie uzyskaliśmy takie odsunięcie. OK. Muszę sobie teraz przypomnieć kolejną klasę. Section Best. Section Best i Section Best 2. Przejdźmy do styli. Wklejamy oczywiście kropka z przodu i też wypozycjonujmy sobie ją relatywnie. OK. Margin 0 pikseli góra dół lewo prawo auto. Background Image URL IMG na przykład foto 7 JPG zapisałem zmiany. No to jeszcze jakiś problem z tym, aby to zdjęcie się pojawiło, więc na razie to sobie pozostawimy. Background size chciałem, żeby był cover. Ale jest jakiś problem z wyświetleniem tego zdjęcia. Chyba, że spróbujemy zrobić to inaczej. Tutaj mieliśmy jeszcze jedną klasę. IMG. Więc dodajmy sobie tą klasę. Ale ona się odwołuje do naszego tutaj dużego zdjęcia. Dajmy na przykład width 10%. OK, ale to jak widzę odwołuje się do całej klasy. Więc co będzie, jeżeli skopiujemy właśnie ten kod? W to miejsce zapiszemy zmiany
Jednak nie chce nam się pojawić tło naszego obrazu. No tak, zawsze się pojawiają jakieś trudności, będziemy musieli je przewalczyć. No ale przejdźmy dalej do pracy. Czyli tak, to nam nic nie dało. Spróbujemy inaczej. Section Beds. Element IMG. I tutaj damy width 10%. Zapiszemy zmianę. OK, zmniejszył się ten element. Tak samo ostrujemy sobie element Hidden. Zmienimy mu tylko kolor. Na green, yellow. Oczywiście chodzi o section best. Nadal są problemy. A w tym przypadku mogą problemy wynikać z tego, że my tu już użyliśmy elementu H2. Tak jest. Chwila nieuwagi, chwila rozkojarzenia i takie są problemy. Ale problemy są po to, żeby je rozwiązywać i pracujemy dalej. Section best element P. Jeśli chodzi o element P, dodamy tylko padding bottom. Może 40 pikseli. OK, zapisuję zmianę. Zobaczmy, jak nasza strona się prezentuje. OK, myślę, że teraz pozostało pracować nad tą sekcją. Skopiuję sobie tutaj nasz kod. Z tego co pamiętam, tutaj był element 2 w indeksie. OK. Więc dodajmy sobie dwójkę. Zapiszmy zmiany. OK. I w ten sposób mamy osterowane te dwie sekcje. Teraz spróbujmy sobie osterować te social linki, linki socjalne. One były w klasie social links. I będziemy tutaj się odwoływali do elementu i. Kolor zmienimy sobie może na czarny. Dzięki temu wiemy, że już prawidłowo odwołujemy się do tych elementów poprzez naszą klasę. Margin top ustalimy sobie na 20 pikseli. Font size na 60 pikseli. Będziemy używali elementu hover, więc transition na 2 sekundy, czyli ten element przejścia i letter spacing na 25 pikseli. OK. W ten sposób mamy to poukładane. Teraz chciałbym popracować troszeczkę nad tym efektem po najechaniu, czyli social links hover. Zmienimy sobie tylko kolor na yellow green. OK, spróbujmy wypośrodkować te linki, ale zrobimy to w index.html. Co by było, gdybyśmy te linki zamknęli w tej sekcji i zapisali zmiany? OK, no sekcja automatycznie nam wypośrodkowuje elementy, więc udało nam się to wykonać. Pozostał element newslettera. Zobaczmy tutaj, z jaką klasą pracujemy. Section newsletter.
Będziemy się odwoływać do elementu 2.2. Zmienimy oczywiście kolor na dominujący w naszym projekcie. OK, udało się. Więc teraz odpowtórujmy sobie element input. Jest to tylko jeden element na stronie, więc spokojnie możemy sobie go ostylować. Font size ustawimy sobie na 30 pikseli. A więc jest zdecydowanie większy. Rodzina czcionek, jaką wykorzystamy, będzie ta rodzina, którą pobraliśmy z Google Fonts. Już raz ją wykorzystaliśmy, więc sobie tutaj skopiuję ten element i wkleję w tym miejscu. OK. Może dodamy pewien margines. 40 pikseli. OK. I teraz ustalimy sobie jeszcze przycisk. Pikseli. Ta sama rodzina czcionek. OK. I może padding. Zero. 20 pikseli. W ten sposób. I pozostał nam do stylowania footer. Stopka naszej strony. Więc footer. Border dodamy sobie top. 1 piksel solid. Osiem, dwa, siedem, trzy. Zapiszemy zmiany. Padding. 20 pikseli. Position. Relative. I od top 40 pikseli. Width 100%. Zapisuję zmiany. No, nie do końca udało nam się uzyskać to, co chcieliśmy. Więc popracujmy, przebaczmy się jeszcze raz dobrze. Może dlatego, że tutaj powinno być 100%. Dokładnie. OK. A więc tak prezentuje się nasza strona po godzinie pracy. Mamy stworzony banner. Tutaj będziemy to stylować w Media Queries. Oczywiście mamy problem tutaj z dodaniem tła, ale mamy ustylowany newsletter, mamy ikony do socjalnych mediów i mamy dodany footer także ustylowany. OK. A więc mamy dwie trzecie roboty ze sobą. Pozostał jeszcze element Media Screen i popracowania w ten sposób na tą stroną, żeby dobrze wyglądała zarówno na telefonie, jak i na tablecie, jak i na komputerze. OK, pierwsza rzecz, którą chciałbym zrobić, to to, aby mi te zdjęcia zniknęły. Aby przy małych szerokościach ekranu pozostawimy sobie tylko te dwa zdjęcia. Więc media screen end dla maksymalnej szerokości 1200 pikseli. Ustalimy sobie takie wartości. Na pewno sobie zrobimy clear bold, bo w pewnym momencie będziemy sobie używać float left powyżej tego elementu. Font size ustalimy sobie na 40 pikseli. Width na 100%. I text align na center. OK. I chciałbym teraz, no oczywiście muszę napisać, dla jakiej
klasy, czy jakiego elementu. Section welcome. Chcę dokonać tych zmian. Oczywiście chodzi o sekcję powitalną, element H1. OK. A więc teraz spójrz. W momencie, gdy rozciągam naszą stronę, pyk, jest moment przejścia, znikają, pojawiają się te obrazy, nie przeskakują nam już na dół, a nie, jednak przeskakują, jeszcze nadal musimy nad tym popracować. Już za wcześnie się cieszyłem, a więc spojrzę sobie na ten element jeszcze raz. Zrobimy to inaczej. To nie był ten element H1, tylko popatrzmy w indeks HTML. Była cały czas sekcja welcome do, albo sekcja welcome. No ok, spróbujmy tak, sekcja welcome. Czy może dodamy naszym obrazkom, elementom img, klasę? Spróbujmy dodać klasę. I ta klasa będzie się odnosiła do obrazka trzeciego. Czyli stworzymy sobie klasę welcome first image i taką samą klasę stworzymy sobie dla obrazka czwartego. OK, zapisujemy zmiany. Przejdźmy sobie do naszych styli. I tutaj, jeśli chodzi o klasę Welcome First, chciałbym, żeby ona przy dużych rozdzielczościach nie wyświetlała obrazków. OK, w ten sposób te obrazki nam zniknęły, czyli jest pierwszy krok. Ale teraz, jeśli chodzi o element media, screen end, przy minimalnej szerokości 1200 pikseli. Ma dojść do sytuacji, że ta cała nasza klasa będzie wyświetlana jako element liniowo-blokowy. OK, czyli tak, w tym momencie jesteśmy powyżej 1200 pikseli i po zmniejszeniu tego elementu powinny nam zniknąć te obrazy i w ten sposób właśnie one zniknęły. A więc udało się po pewnych próbach opanować nam te elementy. OK, nie pozostaje nic innego, jak przejść do dalszej pracy. I tutaj na naszej stronie, o tutaj ten obraz się, element H1 się zwiększa, który na początku ostylowaliśmy, w tym momencie się zmniejsza, więc wszystko jest OK. Popracujmy sobie teraz nad tymi elementami, żeby w miarę poprawnie wyglądały. Czyli media screen. Dla
maksymalnej szerokości teraz ływ. Top H1 font size może 80 pikseli. Ok, jak widzimy, ze 130 na 80 zmniejszył nam się ten element. Top P. Może w ogóle tego elementu nie wyświetlajmy, czyli ten display none. I top A. A może zapiszemy to tak, jak tam było to zapisane, czyli H1 tylda A. I tutaj chciałbym, aby margines górny nosił minus 140 pikseli. OK. Oczywiście nie samo H, tylko H1. No, czy nie jest za duży ten margines? Może taki 100 pikseli i font size 20 pikseli. Ok, więc zobaczmy teraz, jak ta nasza strona pracuje przy zwiększaniu szerokości. O, tutaj jeszcze trzeba było popełnić pewne zmiany. Tutaj nie wygląda to zbyt dobrze. Tu już jest OK. W takim układzie także jest już OK. Może stworzymy sobie jeszcze jeden element media screen. I to będzie element media screen. Większej szerokości, także nie chciałbym, żeby był wyświetlany ten element P. Więc skopiujemy sobie, kleimy, zapiszemy zmiany. OK. Element P pojawi się on dopiero powyżej szerokości 1400 pikseli. A w tym momencie te elementy nam się zmniejszą. OK, ostylujmy sobie kolejną sekcję. Te sekcje tutaj, które mamy dwie, musimy je troszeczkę zmniejszyć. Max width 1000 pikseli. Section best. I tutaj odwołamy się do elementu H1. Chyba jeszcze to jest H1 albo jest H2. No, sprawdzimy. H2. I może zmienimy font size. Przykład na 30 pikseli. OK, udało nam się zmniejszyć ten element. W
Więc może wykorzystując to, że mamy ten element media styl clean, skopiujemy sobie i z tego co pamiętam, tutaj mieliśmy dwójeczkę i w ten sposób udało nam się zmniejszyć także ten element. Odwołujemy się także do elementu P i font size zmieniliśmy sobie do 18 pikseli. Podobnie zrobimy do opcji drugiej. Ok, więc te tematy mamy jakby uporządkowane. Spójrzmy na kolejną sekcję, którą mamy do opracowania. Mamy sekcję z newsletterem. Ok, więc przejdźmy sobie tutaj może niżej. Jeśli chodzi o sekcję z newsletterem, to punkt przejścia będzie w tym samym miejscu, w tysiącach pikseli. Więc odwołujemy się do section newsletter. Do elementu H2. Pikseli. Udało nam się zmniejszyć ten element. Ostrujemy jeszcze sobie trochę nasz przycisk. Czyli button. Font size 22 piksele. Ok, zmniejszył się troszeczkę jego rozmiar. Background color. Może właśnie ten, który używamy zazwyczaj, czyli yellow green. Obramowanie tak samo. Border 1 pixel solid. I yellow. Może damy takie zaokrąglenie border radius 20 pikseli i margin top. I teraz w momencie, gdy sobie zmniejszymy ten nasz element. On nawet nie przeskakuje. Myślę, że tak to może być wykonane. Jak zmniejszyliśmy przycisk, tak, ten input wydaje się troszkę za duży. Więc font size 22 piksele. Ok, udało nam się go zmniejszyć. I to by było na tyle, jeśli chodzi o pracę nad naszą stroną. Oczywiście u góry pozostała nam jeszcze nawigacja. Linki socjalne sobie zostawimy. Stopki raczej nie będziemy stylować, ale ostylujmy właśnie jeszcze naszą nawigację. Przede wszystkim oczywiście musimy się odwołać do mediów, czyli media, screen, end i tutaj min width. Ustawimy sobie na 900 pikseli. To będzie ten nasz punkt przejścia. Minimalna szerokość 900 pikseli. Odwołajmy się do elementu nav. Jest jeden, więc nie potrzebuje klas. Background color transparent. Box shadow. Jeden piksel, yellow green. Na razie tak sprawdzam. Właściwie będziemy mogli potem sobie zmienić, bo nie będziemy sobie duplikować kodu. Nav UL. Sprawdźmy.
może nie będziemy sprawdzać w ten sposób. Zrobimy coś innego. Width ustalimy sobie na 100%. Position na relative. I od lewej strony 21%. OK. Teraz element nav li. Position relative. Display inline. Inline block. Padding 40 pikseli. Text align center. OK. Czyli w tym momencie, którym sobie rozszerzamy naszą stronę, przechodzimy powyżej 800. Zmienia się układ. O, to jest temat przejścia, w którym zmienia się nam ten układ. Więc nie pozostało nic innego, jeżeli sobie jeszcze zrobimy element z nav a. I kolor green yellow transition 2 sekundy nav a hover, czyli po najechaniu display pozostawimy, a kolor na przykład zmienimy sobie na złoty. Na rozróżnienia. Tutaj mam biały. Po rozciągnięciu mamy złoty. A jeżeli usuniemy ten element left, o faktycznie. Wówczas te elementy nam uciekają. W ten sposób jest bardziej efekt wycentrowany. OK, ostatni element, nad którym chciałem popracować, danie tutaj tła. I myślę, że znalazłem, gdzie znajduje się problem. Prosty problem, ponieważ folder CSS, a właściwie plik style CSS nie jest równoległy z folderem img. Jest poniżej tego folderu, więc musimy tutaj się dodać do odpowiedniej klasy, czyli section best. Jeżeli sobie zrobimy inny URL, to znaczy chcemy wejść do folderu wyżej, czyli trzy kropki w ten sposób. IMG. Szósty. Zapisujemy zmiany. I w ten sposób nam pojawił się tutaj ten element. I adekwatnie zrobimy to z sekcją wyżej, czyli samą best. Po prostu podawałem złą ścieżkę dostępu, bardzo prosty błąd. IMG, tam był szósty, to tutaj dodajmy sobie siódmy. OK, wczytało nam. Zobaczmy, jak nasza strona prezentuje się w pełnej okazałości. O, cały czas wygląda to, że
delikatnie jest za mało treści, a więc dodajmy troszeczkę więcej tych elementów. Skopiujmy sobie. Wklejmy tutaj. I podobnie tutaj. OK. Teraz spójrzmy na naszą stronę. Efekt praktycznie prawie naszej 1,5-godzinnej pracy. Oczywiście nie obyło się bez jakichś problemów, ale to było wpisane w tą grę. Mamy dodaną ikonę. Mamy tło w postaci filmu. Nagłówek. Mamy bardzo proste menu nawigacyjne. Jak widzisz, linki zmieniają kolor z takiego zielonego na złoty, czyli wszystko funkcjonuje dobrze. Mamy tutaj sekcję ze zdjęciami. Mamy takie sekcje właśnie z takim logo oraz ze zdjęciami w tle. Oczywiście tutaj troszeczkę można by było popracować nad paddingami, marginesami. Mamy prosty newsletter. Mamy ikony do linków socjalnych, mamy footer. Myślę, że nasza strona wraz z zwiększaniem objętości nie traci na jakości. Wygląda poprawnie. Zobaczmy, jak będzie wyglądało na małym urządzeniu. Tutaj zniknęły te dwa obrazy z boku. Zmienił się jakby układ menu nawigacyjnego. Uciekł nam ten element P. Chciałem do tego dążyć. I myślę, że to byłoby na tyle. Oczywiście pracowałem tylko w technologiach HTML5, CSS3. Kilkakrotnie musiałem się zastanowić, co zrobić, by pokombinować dalej. Ale myślę, że pokazałem Ci, że w kodowaniu w HTML-u i w CSS-ie jest do ogarnięcia. Oczywiście wymaga ćwiczenia. I to było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy dzień. Serdecznie Ci dziękuję za uwagę. Jeśli dotrwałeś do tego miejsca i stworzyłeś swoją stronę, to naprawdę wyrazy szacunku. Kłaniam się nisko i pozdrawiam serdecznie. Cześć.